So I'm preaching right now. W tej chwili ja nauczam. In one place. W jednym miejscu. It's called Sierra Nevada. To się nazywa Sierra Nevada. This is a very amazing place. To jest wspaniałe, czarujące miejsce. It is a restricted area. To jest takie terytorium, do którego dostęp jest ograniczony. You cannot enter there without a special permission. Bez specjalnego pozwolenia możesz tam się udać. By the natives. To zezwolenie musisz otrzymać od lokalnych mieszkańców. Who lived there for unknown amounts of time. Którzy zamieszkują ten rejon od niepamiętnych czasów, których nie można w ogóle znaleźć początku, kiedy to się... Without touch with modern society. Żyją w taki sposób, że nie są dotknięci tą nowoczesnością. They're living in their own rhythm. Żyją w swoim własnym rytmie. So, by some grace of Krishna, więc w jakiś sposób przez jakąś formę łaski Krishna, I ended up having some friendly relationships with them. Stało się tak, że nawiązałem jakieś przyjacielskie stosunki z tymi ludźmi. And I was invited there. Byłem do nich zaproszony. And I spoke to their governor. I rozmawiałem z ich gubernatorem. And one of their members, jeden z członków tego zarządu, who I knew from other places, którego znałem z innych miejsc, he donated a piece of land of us in for us inside the reservation. Jeden członek tego zarządu przekazał nam część miejsca w ich własnym rezerwacie. So now I belong to them. W tej chwili ja po prostu jestem jednym z nich. I live in there. Żyję tam. In the area. Terytorium. They have a concept of Mother Earth. Oni mają pewną koncepcję Matki Ziemi. They have a concept of the infinite. Oni mają pewną koncepcję nieskończonego. They have a concept of the supreme divine male. I mają koncept tego najwyższej boskości w formie męskiej. They have a concept of the supreme divine female. Mają również koncept tej boskości w formie żeńskiej. They have a concept of offering your food. Mają również koncept oferowania swojego posiłku. And one of their concepts is, a jednym z ich innych pomysłów jest, everything will be killed and everything will go down the drain if man mistreats woman. Aha. I oni mówią, że wszystko po prostu zostanie zniszczone, zupełnie wszystko zginie, jeśli mężczyźni będą źle traktowali kobiety. So then you compare this to our Western society. Więc możesz to sobie porównać z tym, że żyjemy w naszym zachodnim społeczeństwie. What would you preach to them? Co możesz nauczyć tych ludzi? What can you tell them? Co masz do powiedzenia? You can tell, yes, but God's name is Krishna. Tak, możesz powiedzieć, tak, to wszystko prawda, ale prawdziwym imieniem jest Krishna. And his wife is called Radha. A jego żona nazywa się Radha. And Mother Earth is called Bhumi. A Matka Ziemia nazwana jest Bhumi. Then how do they react? Więc w jaki sposób oni by na to zareagowali? They say, oh, so nice. O, wspaniale. You must be a good guy. Musisz być fajnym gościem. Because you have a name for God. Ponieważ posiadasz imię dla Boga. You know, Chaitanya Mahaprabhu said the Lord has millions and millions of names. No wiesz, Pan Chaitanya powiedział, że Bóg ma po prostu miliony różnych imion. You know, our Western culture, they are going, there is only one truth, our truth. Rozumiecie, w naszej zachodniej kulturze jest tylko jedna obowiązująca prawda. To jest nasza prawda. There's only two people, the winners and the losers. To tylko dwa rodzaje ludzi. Wygrani i przegrani. So I want to be the winner. A więc ja pragnę być zwycięzcą. So you have to be the loser. Więc ty wtedy musisz być przegrany. A very cut-dry duality view of life. To jest po prostu, całe życie jest przecięte w ten sposób. You could call it colonialist thinking. Mógłbyś to nazwać myśleniem kolonialnym. Actually, there was a law
from the times of the Queen of Spain. W istocie było tam takie prawo z czasów hiszpańskiej królowej, which is even valid until today. Które nawet jest posiada moc prawną nawet w dzisiejszy. It's called the law of conquest. Nazywa się to prawem zdobywającego, prawem zdobywania. Those who conquer the others become the owners of the others. Ci, którzy pokonają innych, stają się ich właścicielami. It's a pretty terrible law. To jest raczej straszliwe prawo. Now the human rights charter of the United Nations, they have tried to adjust something. A ci wszyscy sygnatariusze tej karty po prostu praw człowieka usiłują to jakoś zmienić i doprowadzić do porządku. But they have not removed the original code of the law of conquest. Ale nie udało im się po prostu wyciągnąć z ich zapisów tego pierwotnego zapisu właśnie o tym prawie zdobywcy. If they take away the law of conquest, jeśli usuną to prawo tej konkwisty, all the third world countries, wtedy wszystkie kraje trzeciego świata immediately gain the right, natychmiast otrzymają prawo for indemnization for the damages caused to them in the past. Ale ubiegać się o odszkodowanie za wszystkie zniszczenia, jakie tam na nich albo w ich krajach dokonano. All of Europe would be finished. Cała Europa stanie skończona ekonomicznie. If all the gold stolen around the world would have to be returned with interest. Jeśli całe to złoto, które zostało zrabowane, musiałoby zostać oddane jeszcze z nadwyżką, z procentem. So, the Queen of Spain, when she sent Cristobal Colón out, więc królowa Izabela Hiszpanii, która wysłała Krzysztofa Kolumba, she gave him a piece of paper. Dała mu taki kawałek takiego papieru. And that paper was called a patent. I ten kawałek papieru nosił nazwę patentu. She said, you have the patent wherever your footsteps. Masz taki patent tutaj, że gdziekolwiek postawisz swoją stopę. You said, I have the patent to declare this the property of the Queen of Spain. Mam tutaj patent na to, żeby oznajmić, że to miejsce jest własnością królowej Hiszpanii. And you know this principle still exists. I rozumiecie, ta zasada nadal existuje. They even have a law department studying patents nowadays. Nawet dzisiaj na uniwersytetach wszędzie są takie wydziały, na których studiuje się prawo patentowe. Property rights, intellectual rights. Prawa własnościowe, prawa intelektualne. And lately, ostatnio nawet, the property rights of life, as Monsanto invented. Prawo własnościowe życia, to co prowadziła taka instytucja, która się nazywa Monsanto. Now they are the proprietors of species, of life forms, of seeds. Teraz oni są właścicielami różnych nasion i zarodków życiowych, wszelkiego rodzaju życia i form życiowych. So this is the current state of affairs of the world. Taki jest obecny stan świata. Śrila Śridhar Maharaj, he explained it like this. Śrila Maharaj wyjaśnił to w sposób następujący. He said there are three potential attitudes. Powiedział, że istnieją trzy potencjalne nastawienia. Exploitation, indifference and dedication. Aha. Czyli eksploatacja, obojętność i poświęcenie. To which one of the three do you belong? Do której z tych grup ty należysz? You can ask this on any issue of your life. I możesz po prostu zastosować ten tą formułę na każdym obszarze swojego życia.
Are you exploiting? Czy wykorzystujesz innych? Or you just don't care? Czy po prostu olewasz to wszystko? Or are you dedicated to the welfare of the involved? Czy też jesteś czujesz się zobowiązany i poświęcasz się na dobre? Devotees, whatever they do, they are involved in the welfare of others. Jakiegokolwiek rodzaju by nie byli, oni są, czy poświęcają się dla dobra innych. Devotees have no other private business. Czyciele nie mają żadnego innego prywatnego interesu. Only the interest of others is their concern. Jedynie dobro innych jest tym, czemu się poświęcają. Of course, they also have to look after their own sustenance. Oczywiście muszą też doglądać swoich własnych interesów, żeby się być w stanie utrzymać. But if you're an idealist, ale jeśli jesteś idealistą, and you work hard, ciężko pracujesz, you will produce much more energy than what you need for surviving. To wyprodukujesz o wiele więcej energii, niż rzeczywiście potrzebujesz dla swojego własnego przeżycia. So we are not talking about the survival topic. Nie mówimy tutaj o kwestii fizycznego przetrwania. Everybody has to survive, they have to figure it out. Każdy musi w jakiś sposób przeżyć i musi znaleźć sam sposób na to. We are studying what you do in your free time. My mówimy o tym, studiujemy to, co czynisz w swoim czasie wolnym. What do you do with the money you spend which you do not need for survival? Co robisz z tymi pieniędzmi, które wydajesz, a których nie potrzebujesz na własne przeżycie? You become interesting in that area alone. To tylko ty będziesz zainteresowany w tym obszarze. Like somebody asked you, how are you? Jak ktoś by cię zapytał, jak się czujesz? Oh, very good, I ate a big piece of bread. O, świetnie się czuję, zjadłem dużą kromę chleba. Then I drank a very nice juice. Sopy się napiłem. And then I ate a very good apple. Zjadłem wspaniałe jabłko. Why you tell that to me? O czym ty gadasz? What do I care what you eat? Co mnie obchodzi, co ty jadłeś? You haven't done anything except eating? Ty nie zrobiłeś niczego innego poza jedzeniem? Are you eating to live or are you living to eat? Czy jesz po to, żeby żyć, czy jesz po to, żeby jeść? What's a business, friend? O co ty chodzi, jak w tym test przyjacielu? What are you doing in this world? Co robisz w tym świecie? So I'm talking with you about that. Więc ja rozmawiam z wami o tej sprawie. Talking with you about that, what you do with your extra energy. Mówię o tym, co robisz po prostu ze swoją, z nadmiarem swojej energii. Or like a sannyasi. Albo jak sannyasi. No more private business. Nie ma więcej żadnego prywatnego interesu. Finito. Kończone. If he gets money, it's for Krishna. Jeśli ma pieniądze, to są dla Krishna. If he gets a place, it will be a temple. Jeśli dostanie jakieś miejsce, to będzie na świątynię. That means sannyas. To takie znaczenie sannyas. Nothing private. Nie ma prywatności. Everything you have is belonging to Krishna. Wszystko, co posiadasz, należy do Krishna. You're just a caretaker. Ty tylko po prostu się tym zajmujesz, zarządzasz tym. So. A więc? This makes our life very lucky. To powoduje po prostu, że całe twoje życie staje się bardzo szczęśliwe. I know these things I've just said. Wiem, że te rzeczy, które właśnie wymieniłem. They may not provide you very many practical solutions. Może ci nie dostarczą wielu jakichś praktycznych rozwiązań. Why? Dlaczego? Because I cannot. Bo ponieważ nie są tego w stanie uczynić. I'm not living here. Ja tutaj nie mieszkam. You guys have to provide the practical solution. Wy sami musicie znaleźć sobie praktyczne rozwiązanie na tego. If you're Polish nationalist, jeśli jesteś narodowości polskiej, then you have to provide shelter to other, like Prabhupada provided shelter to us. Musicie dopłacić do tego, żeby udzielić schronienia innym, tak jak Prabhupada udzielił schronienia nam. In South America, we say, mówimy w Południowej Ameryce, you cut the wood. Robisz dwa? Or you give me the axe.
Albo dasz mi siekierę. But don't be a fool. Ale nie bądź głupcem. Which don't cut the wood and don't give the axe. Ani nie robiąc drewna i nie przekazując komuś innemu siekierę. Because otherwise you're gonna have a cold winter. Bo inaczej czeka zimna, no, bardzo chłodna zima. So I really request you. Więc naprawdę was proszę. From the core of my heart. Głębi mojego serca. That be a spiritual leader. Zostańcie duchowymi przywódcami. Or support a spiritual leader. Albo popierajcie duchowych. With whatever energy you have. Poprzez jakąkolwiek ilość energii, jaką posiadacie. And then don't give up. A wtedy nie poddawajcie się. It goes on and on and on and on and on. To się dzieje po prostu bez ostatni, że będzie trwało bez końca. That's our weakness. To jest nasza słabość. In the mode of exploitation, na stroju eksploatacji, we are very enthusiastic. Jesteśmy bardzo entuzjastyczni. Oh yes, let us go to another world. O tak, udamy się do innego świata teraz. Let us make boats and conquer the world. Zrobimy jakieś łodzie i pokonamy i zdobądźmy cały ten świat. But to stay somewhere and organize everything. Ale zostać gdzieś w jednym miejscu i zorganizować wszystko. Following all the required regulations. Krocząc wymaganymi zasadami. That's very difficult. Jest czymś bardzo trudnym. It really requires. Bo to naprawdę wymaga. A lot of prayer. Wiele modlitwy. And divine kindness. I boskiej dobroci. Anyhow, before I finish this now. Zanim to teraz zakończę to przemówienie. Wanted to explain to you one little detail. Chciałbym wam jeszcze wyjaśnić tylko jeden mały detal. Our Guru Dev Prabhupada gave us so much wisdom. Nasz Guru Deva, Śrīla Prabhupada, dał nam tak wiele mądrości. He brought us a tradition of Mahaprabhu. Że doprowadził nas do tradycji Mahaprabhu. Which was hardly known in India even. Którą nawet niewiele osób znało tak naprawdę w Indiach. You could say that Chaitanya Mahaprabhu has been made famous in India by Prabhupada. Mógłbyś nawet powiedzieć, że Chaitanya Mahaprabhu został rozsławiony w Indiach przez Prabhupada. Or India knew that Chaitanya Mahaprabhu existed. Oczywiście Hindusi wiedzieli, że Chaitanya Mahaprabhu existował, istniał. But they didn't know who he really was. Ale nie wiedzieli, kim on naprawdę był. His importance. Nie wiedzieli, jak uwagę posiadał. And that now he's even in Wrocław hiding here. I że nawet znaleźć na taki we Wrocławiu, ukrywa się we Wrocławiu. No, not really hiding. No, może nie tak zupełnie się ukrywa. He's waiting for the Krishna Kirtan. Evolution, revolution. Ale czeka na ewolucji Krishna Kirtana. Why is he not on your homepage, Prabhu? Dlaczego nie widzę cię na twojej stronie internetowej? I'm complaining. Tutaj narzekam. He's a real magic. To jest naprawdę magic man. Everywhere I took Mahaprabhu. Przepraszam, to jest naprawdę taką czymś magicznym. Gdziekolwiek nie sprowadzę Mahaprabhu. Something wonderful happened. Zdarza się coś wspaniałego. By the way, I wanted to congratulate you. W zasadzie to chcę ci pogratulować. This film you made with the singing of Vyasaki and the shots. Ten film z Węgier, który zrobiłeś ze śpiewem Vyasakiego i te zdjęcia, które tam wykonałeś. It's a spectacular promotion for Nanda Fatha. Wspaniała, spektakularna promocja samej Nanda Falbo. It's also promotion for Vyasaki. To jest również promocja dla samego Vyasakiego. You send it to him, no? Wysłałeś to do niego? Did he answer something? Czy to się odpowiedział? Nie. No, he may not have gotten it. Może się nie otrzymał.
Because it's so good. Ponieważ to jest tak dobre. Has he put it on his website? To umieścił na swojej stronie? Then he must not have gotten it. He will immediately put it on his website. It is such a nice clip. And that's a long clip, 16 minutes. It's almost a movie, you know? And with music. Very. I was surprised last night. Anyhow, so these these wisdoms. Więc te mądrości. Nowadays there's esoteric wisdoms and there's practical wisdoms. W dzisiejszych czasach mamy różne mądrości esoteryczne oraz mądrości praktyczne. The problem of our people is. Problem z naszymi ludźmi polega na tym, że. Of the esoterical wisdom, they hardly know anything. Że jeśli chodzi o ezoteryczną mądrość, to niewiele o niej tak naprawdę wiedzą. And of the practical wisdom, jeśli chodzi o praktyczną mądrość, which only 100 years ago, która jeszcze tylko 100 lat temu, every farmer used to have. Każdy rolnik, każdy farmer posiada te umiejętności. It's being so rapidly lost. Została tak gwałtownie utracona. And we are invaded by. Nadeszła inwazja. Post-war self-destructive. Powojenny, samodestrukcyjny. Developments. Samodestrukcyjnego, samodestrukcyjnego rozwoju. I'm talking about. Agent Orange defoliant. Mówię na przykład o foliancie, o nazwie o foliancie i o tym, co się nazywa Agent Orange, pomarańczowym agentem. Do you know what that's called nowadays? Wiesz, jak to się dzisiaj się nazywa? There's another technical name, very well known. Inna techniczna nazwa, dość dobrze znana. Lysophate. Lysophate. You know under which name this is being sold in Poland? A wiecie pod jaką nazwą to jest sprzedawane w Polsce? Everywhere. Wszędzie. You don't know. Nie wiecie? That's the problem. I na tym polega cały problem. You don't know what's going on. Nie wiecie, co się dzieje. In your own country. W twoim własnym kraju. You are in chapati consciousness. Masz świadomość chapati. Or let's call it bread and butter consciousness. Masz mój chleba. You see, our countryside has become monocultured. Widzicie, nasza wieś stała się znowu monokulturą. They have destroyed the variety forests. Zniszczyli różnorodność lasów. They have destroyed the family farms. Małe rodzinne gospodarstwa. So how do they cultivate the land? Więc w jaki sposób uprawiają ziemię? What they are doing, they're using defoliants. Więc aby byli w stanie to robić, używają tych defoliantów. They put some chemical on everything, which kills all the plants. Umieszczają różne chemikalia na wszystkim, które zabija wszystkie rośliny. It was used in Agent Orange in the war. To podczas wojny w Wietnamie było używane, podczas wojny w ogóle było używane w tym środku, który się nazywa tym pomarańczowym agentem. And it, the fertilizer which is being used. A środki użyczniające, które były używane. Was also used in the Second World War to make bombs. Również używane podczas II wojny światowej, aby produkować bombę. That's called urea. To się nazywa urea. Now, this defoliant. Teraz to co jest tym defoliantem. It's obviously very damaging for the water. Jest czymś, co bardzo zanieczyszcza wodę. It goes in the ground. Wody gruntowe, idzie do gruntu. It destroys
healthy state of the ground. Niszcząc zdrowy stan gruntu. It permeates our atmosphere. Zanieczyszcza naszą atmosferę. Fills them with nitrates. Nitratami je wypełnia. Ammoniaks. Azotonami. Okay, azotonami, so. Yes. It's a very dangerous situation. Naprawdę jest bardzo niebezpieczna sytuacja. The original wisdom of agriculture has to be brought back. Ale ta pierwotna mądrość wczesnych kultur musi z powrotem powrócić. And the principles, a zasady of dedication, poświęcenia, produce the original agriculture. Produkują the original agriculture. A przenikają tą pierwotny system uprawiania rolnictwa. You can only cultivate the land nicely with a lot of work. Możesz kultywować ziemię, rolę, tylko wtedy jest dużym nakładem pracy. With a lot of love. Dużym nakładem miłości. You can even sing to the plants when you take care of them. They like it. One to lubią. The plants, they grow better with nice music. Rośliny rosną lepiej z fajną muzyką, słuchając. Plants are not automatic. Rośliny są automatyczne. Some robots or something. Robotami czy czymś takim. They're living beings. To są żywe istoty. And so are the mountains and the rivers. Tak samo są takimi żywymi istotami i góry, i rzeki. But the materialist cannot see that. Ale materialista nie jest w stanie tego dostrzec. They come in like the violating, like raping. Oni idą wszędzie i po prostu przemocą i gwałcą wszystko. This is my river. To jest moja rzeka. I do whatever I like. Mogę z nią robić, co mi się podoba. I take as much water out. Mogę wziąć czegokolwiek. Put it in channels. Mogę tą wodę umieścić w kanałach. I pass stool into it. Mogę po prostu zanieczyszczać własnymi odchodami. I throw all my garbage inside. Mogę śmiecie do niej wyrzucać. I can do so. Mogę tak robić. This is my right. Bo to jest moje prawo. But this type of consciousness. Ale ten typ świadomości. It's a sign of a dead brain. Jest znakiem śmierci w mózgu. Like suicide is a dead brain. He wants to kill himself. To tak jak samobójstwo. To jest objaw śmierci umysłowej, bo jak nie żyje się jakby przez ten dan. So now, in order to plant, grow, to plant something. A więc teraz, w tym celu, ażeby coś wyhodować, zasadzić coś. After you killed all the other weeds. Po tym, jak zabiłeś wszystkie inne korzenie. You need a special seed. Potrzebujesz, kiedy zabiłeś wszystkie inne nasiona, potrzebujesz specjalnego nasiona. Which is resistant to the herbicide. Które jest odporne na środki owadobójcze, czyli jakieś. They are called Roundup Ready Seeds. A już nazywam takie ziarnami, które są gotowe po prostu w każdych okolicznościach. And the herbicide is called worldwide Roundup. Herbicid zwany jest na całym świecie Roundupem. Okay, Roundup. What means Roundup? Co oznacza Roundup? Anybody in Poland, can you buy Roundup? Yes, it's called Roundup. Very popular. Okay. Now I tell you what Roundup means. Ja wam powiem, co ten Roundup oznacza. Like you are here now 15 people. Ja bym tutaj siedzi bez 15 osób. I round you up. Po prostu kroczę dookoła was, otaczam. Push you all in one corner. Wszystkich was umieszczam w jednym rogu. And I go I po prostu tak was pluskuję. And all of you go. Wszyscy opadacie. That's called Roundup. To się nazywa Roundup.
The army general, he says. Round up all the people in this village and kill them. Round up wszystkich ludzi w tym miastu i zabili. Okroście wszystkich ludzi i and then you have to be ready. Wtedy musisz być gotowy. To come in and take over the village. Przybyć i zapanować nad tym wioską, przejąć. So there the Monsanto round up ready seeds. To są te round up gotowe nasiona z firmy Monsanto. So you see, they're not even hiding what they're up to. And why the world is not protesting? Because they're in the mood of exploitation also. Great idea! The weeds! The weeds. Yes, the weeds. Kwasty. Yes. Let's round up all the weeds. Okay. Otoczmy wszystkie te kwasty. Let's kill them. Zabijmy je. Without any work for my hand. Nie potrzebuję używać do tego rąk. So I can watch television. W tym czasie mogę sobie oglądać telewizję. We are very modern society. Nowoczesne społeczeństwo. Modern agriculture. Nowoczesne rolnictwo. But ale we're killing ourselves. W ten sposób zabijamy samych siebie. Exploitation. To się nazywa eksploatacja. We cannot see the responsibility we have. Jesteśmy zajęci do tej odpowiedzialności, jaką mamy. Before God. Do jakiej jesteśmy zobowiązani przed Bogiem. Before our forefathers. To są tylko naszych przodków. We are responsible. My jesteśmy sami odpowiedzialni. To preserve the seeds. Aby zachować te nasiona. Besides that. Poza tym. Weeds. There isn't such a thing as a weed. They are only unknown healing herbs. You can go out in the field if there was no chemistry. And you come back with teas. You come back with material for smoothies. You come back with the most healthy greens. And you come back with the most incredible shucks. Some vegetable. And you come back with the floral therapy. Every flower has a floral therapy. But where do you find such fields today? All monoculture, And the product? A produkt? Is slowly killing you. And the milk products? A produkt next. It's another story. Same type of exploitation. All the milk products today, which you buy in the market, they are not healthy food. They are poison. And they are produced in concentration camps. And those who are in the concentration camps, they are called mother cow. Now we got our mother in the concentration camp.
have nothing more to say. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Thank you for listening. Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. So we have to preserve. Więc my musimy zadbać i zachować the ancient wisdom starożytną mądrość of all cultures. Która pochodzi ze wszystkich kultur. I'm not only talking about the technicalities. Ja nie mówię jedynie o sprawach technicznych. I'm talking about the mentalities. Ja mówię o nastawieniu umysłowym, mentalnym. Were our forefathers primitive? Czy nasi przodkowie rzeczywiście byli prymitywni? Did they have no good higher spiritual ideas? Why they took care nicely of them? Nie posiadali żadnych wyższych duchowych i pomysłów i idei, będąc, a mimo to byli w stanie w taki wspaniały sposób zająć się i dbać o swoje uprawy. I just got a letter last night. The wonderful country of Bhutan, which is probably the most intelligent and most well-protected country. It introduced television, something like 4 months ago. 4 months ago, they got 46 TV channels. In those 4 months, the crime rate went up. Statystyki odnoszące się do przestępczości gwałtownie się podniosły. I forgot the exact figure, but something like 300 or 400%. How much? 300 or 400%. Mniej więcej 300% do góry. Rarely do you find such a clear evidence. Gdzie znajdziesz po prostu taki jasny dowód na? Except the statistics in Bhutan. Poza statystykami Bhutanu. How television? W jaki sposób telewizja? Drives us mad. Po prostu prowadzi nas do kuszelenstwa. Makes us criminal. Czyli z nas kryminalistów. Exploitation members. Tych, którzy wykorzystują wszystko and, and indifferent with the sufferings of others. Oraz doprowadzić do naszej obecności wobec cierpienia innych. So, we have a lot of work to do, my friends. Więc, moi przyjaciele, mamy wiele do roboty. Me? Ja? I don't have much work to do. Nie, ja też nie mam zbyt wiele. I'm going to be gone tomorrow. Ja już pojadę stąd jutro. You guys have to do the work here. Wy macie tutaj tę robotę wykonywać. Don't you love your beautiful country? Nie kochacie swojego pięknego kraju? Do you want to go into the mad hands of Russians, Germans or Americans? Czy chcecie dostać się w te naszne ręce Amerykanów, Niemców czy Rosjan? Yes, they are not here with the military. Oczywiście, nie są tutaj obecni wojskowo. They are here with their television and with their agriculture policies. Z ich polityką rolną. They have already taken you over. To już ją przejęli, tak naprawdę. The war today is fought in a different way. Wojny prowadzi się w chwili obecnej w zupełnie inny sposób. We have to defend our war. A my musimy po prostu się bronić przeciwko. Our country. Musimy bronić swój kraj. Our family. Naszą rodzinę. Our seeds. Nasze nasiona. And of course. I oczywiście. Our faith. Naszą wiarę. Jaya Śrīla Prabhupāda. Jaya Śrīla Prabhupāda.